o 9 rano zazwyczaj wszyscy śpią albo jedzą późne śniadanie. Jednak w domu Zoe Patel było zupełnie inaczej. Od rana jakieś krzyki, awantury. Sąsiedzi długo sobie nie pospali. Po kilku minutach krzyki ustały, a Zoe jeszcze w piżamie wyszła z domu. Szła przed siebie pomimo chłodu i zimna. Ten widok bardzo zaniepokoił Paulinę. Zapytała się Zoe, co się stało? Jesteś smutna. Ja? Ale jak to? Odpowiedziała Zoe. Och, nie twoja sprawa. Aha, okej, odpowiedziała zawiedziona Paula. Pamiętaj jednak, że zawsze możesz do mnie przyjść, kiedy coś się będzie działo. Okej, odpowiedziała Zoe. Do zobaczenia. Pa. Paula pobiegła do domu. Bardzo zaniepokoiło ją zachowanie Zoe. Pomyślała, że tak tego nie zostawi. Musi sprawdzić, co tak naprawdę wydarzyło się u niej w domu. Jednak na razie, korzystając z okazji, że Lila jeszcze śpi, postanowiła przygotować jej pyszne ciasteczka na śniadanie. Tak, dla najlepszej przyjaciółki. Nagle wybuchł pożar. Lilka szybko wstała i zaczęła panikować. A Paula próbowała ugasić ogień. Starała się jak mogła. To była naprawdę szybka akcja. Uff, pomyślała Paula. Dobrze, że się nie spalił dom. Dobrze też, że mam trochę oszczędności, żeby wymienić kuchenkę. Mam nadzieję, że Lilka nie będzie na mnie zła. Ale ciasteczko. Okej, odpowiedziała Paula. To naprawdę był poranek pełen wrażeń. W czasie jedzenia ciasteczek Paula opowiedziała Lilce troszeczkę o Zoe. Próbowała wytłumaczyć jej, co ją tak naprawdę zaniepokoiło. Lilka powiedziała, że powinny to sprawdzić, ale może nie teraz, bo dzisiaj muszą nazbierać na nową kuchenkę. Niestety, ale na razie nie mają na nim pieniędzy. Hej, hej, z tej strony Karmelcie Sims, a na waszych ekranach Paula i Lilka. Tak jest, jak widzieliście wcześniej, Paula spotkała Zoe. No niestety, Zoe nie chciała powiedzieć, o co chodzi, ale cała ta sprawa wydaje się Pauli mocno tajemnicza i za wszelką cenę chce to sprawdzić. Potem wybuchł pożar. Szafkę już wymieniłam, bo było ją na nas stać, jednak kuchenka, no, na razie nie da się jej używać. No, ciekawie, nie planowałam pożaru, szczerze mówiąc, ale spodziewałam się trochę, że tak będzie, w końcu od razu tak wyskoczyłam z tym pieczeniem. No cóż, jakoś to tam będzie. Także teraz musimy spróbować się chociaż ogarnąć trochę. Stop. Dobra. Paula, namaluj obraz. Pewność siebie może. A ty myślę, że mogłabyś zacząć... Oj. Ćwicz umiejętności literackie. Jak zdobędziesz jakiś poziom, to może napiszesz nam książkę, co też będzie nam przynosiło trochę pieniędzy. Bo niestety na razie tak to będzie wyglądało, że dziewczyny będą musiały zarabiać, bo mają tylko 395 simoleonów. To tak jakby 395 zł na życie byście miały, a jeszcze niedługo przyjdą rachunki, jeszcze niedługo różne rzeczy będą się działy. No i niestety trzeba wymienić ten piec, także potem kop, szukaj żab, znowu kop, truskawki nie możesz zbierać. No dobra. Na razie tyle myślę starczy.
No i co? No i trochę przyspieszę i widzimy się za chwilkę. Tak, brawo ja, nie zrobiłam dziewczyną łazienki. No po prostu... Ale już szybko jest taka... No powiedzmy, robiłam ją na szybko, więc cedów nie ma. Musiałam też się zmieścić w budżecie, no i musiałam sprzedać telewizor. No ale umówmy się, na razie nie będzie on aż tak potrzebny. A myślę, że toaleta się przyda. Tak, ty to sprzedaj. Okej. I potem mały. Tak, jest super. Oj, no, spięta. No, ale pożar wygasł. No właśnie, więc... I teraz napisz książkę dla dzieci. No. Borsuk pad? Nie. To będzie... Ania z Zielonego Wzgórza. Ania z Zielonego... O, Zielonego Wzgórza. Kto nie czyta, to serdecznie polecam. Super książka, także... Och, dziękuję. Ładnie ozdobione. No, szybciutko. Tyle czasu na takim malutkim obrazem. Super, super. No, jak skończysz, to potrzebujesz pilnie do toalety. A potem sprzedaj kolekcjonerowi. No, coś mi się tak ratnie. Ja nie wiem. No dobra. Ile to kosztuje? 1050. A jeszcze zobaczmy, czy nie ma może jakiejś tańszej po prostu. Tu. O, jest, super. No tak, za zero. Ekstra. Ale możemy kupić taką. No to fajnie. Ten Bob to... I był wtedy, jak Paula rozmawiała z Zoe i teraz gdzieś się tam kręci. A co ty malujesz? Aha, fajnie. A ty piszesz, tak? Tak jest. No dobra, jest 20:30. Wow. No, cudnie. Jest 9. Jest 21, może tak po prostu już zaokrąglamy. Myślę, że niedługo dziewczyny coś zjedzą po prostu i pójdą spać. To był dla nich dość wyczerpujący dzień, bo najpierw ta rozmowa, potem pożar, później przez cały dzień, umówmy się, no trochę popracowały, musiały popisać, pomalować. Sprzedaj. Więc myślę, że to naprawdę był dla nich wyczerpujący dzień, także otwórz i weź porcję. A tobie ile zostało? No mało. No to wtedy otwórz i weź porcję, a to sprzedamy. Nie otwieram tego, bo z reguły się nie opłaca, bo i tak ta figurka kosztuje mniej. Wow. Czy wy to widzicie? Kto normalny ma różowe brwi, a brązowe włosy? No, mówię ci, Jadwiga Kurek, no, stylówę to ty masz.
A tutaj kto? Don Lotario, no jak żebym mogła nie poznać? A Patrycja to dopiero... Nie, no ja nie wiem. Dlaczego ci Simowie tacy... wystrojeni chodzą? To chyba świeżo od fryzjera, nie? No, też ma fajną stylówę. A to landgrabowa, to już w ogóle. Ola. No dobra, no dobra. Aha. Okej, już skończyłaś książkę, rozumiem. Nie, nie skończyłaś, to fajnie. Napisz... Aha, no tak. Wena twórcza. No niestety. Ten wieczór dziewczyny spędziły na zajadaniu się ciasteczkami, które upiekła Paula, rozmawianiu, plotkowaniu. Potem poszły spać i odpłynęły w sen, ignorując wszystkie uczucia, jakie doświadczyły dzisiaj. Naprawdę to był wyczerpujący dzień. A ja dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka i przepraszam, jeśli będzie jakieś buczenie, syczenie, ale nie wiem, czy dobrze ustawiłam sobie mikrofon. Z góry przepraszam i mam nadzieję, że wam się podobało. Jak mówiłam, no nie umiem robić cutscenek. Jeszcze się uczę, zobaczymy, jak to mi pójdzie, jak to skleję w całość. Także mam nadzieję, że odcinek też nie był za krótki. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!